Siemanko! Od mojego ostatniego marudzenia na temat zakupu nowego telefonu, na temat przesiadki z S8 Plus, którego do tej pory używam, i zakupu czegoś z serii Note, minął rok czasu. I co się od tego czasu zmieniło? Ano nic. Nadal jestem w 80% szczęśliwym posiadaczem S8 Plus, który nadal robi ładne zdjęcia i działa super płynnie. A dlaczego w 80%? A bo już kulejąca bateria w S8 Plus zaczyna dawać mi się we znaki i taki średnio intensywny dzień używania jest dla niej problemem. To pierwsze 10% niezadowolenia, a drugie to brak rysika, który od dłuższego czasu mi doskwiera, zwłaszcza że jak wspomniałem w poprzednim filmie, sporo czasu spędzam z telefonem i dość dużo na nim pracuję. No i nie ukrywam, że świat się zmienia, coraz bardziej popularne stają się nagrania w 4K, więc może warto by było spróbować nagrywać filmy w 4K. Wiadomo, nie wszystkie, ale już powoli się przestawiać z Full HD na 4K, a kupować specjalnie do tego jakąś lustrzankę czy bezlusterkowca? Nie. Niby mój S8 Plus obsługuje taką rozdzielczość, ale przy tym nie ma funkcji automatycznego śledzenia ostrości czy efektów wideo i HDR. No i co będę wam ściemniał, gadżeciarz ze mnie, jak z większości facetów. Sęk w tym, że Note 20 są już prawie nie do kupienia w sklepach stacjonarnych, a na Allegro wciąż pojawiają się jakieś aukcje, ale chyba wolałbym osobiście wybrać się i dokonać zakupu. Druga sprawa to ta, że nawet jak gdzieś jeszcze pojawią się, to ceny mają niemalże jak na premierę. Z tym, że na premierę Note 20 otrzymywaliśmy jeszcze jakiś cashback, jakieś słuchawki, miesiąc po premierze była też, jak dobrze pamiętam, spora akcja, gdzie Note 20 bez 5G można było dorwać za chyba 3,5 tysiąca złotych, a Ultra kosztował coś koło 5. To teraz, niemalże półtora roku później, ceny są podobne, jak nie wyższe. A myślałem, że będzie można dostać Note 25G za około 3 tysiące. No niby coś tam na Allegro jest za 3200, ale jakoś nie mam zaufania do takich aukcji. No i dlatego przechodzimy do meritum filmu, czyli premiery S22, która jest zapowiedziana chyba na 8 lub 9 luty 2022 rok. Spytacie, dlaczego o premierze S22 chcę powiedzieć? Ano dlatego, panie i panowie, że S22 Ultra ma mieć wbudowany rysik. Tak! S22 w wersji Ultra ma być oficjalnie lub nieoficjalnie następcą serii Note. Z tym, że w tym roku nie będzie już serii, jak to miało miejsce dotychczas, czyli Note w dwóch czy trzech wariantach, jak na przykład przy Note 10, gdzie był Note 10, Note 10 Plus i Note 10 Lite. A będzie seria telefonów S22, S22 Plus i S22 Ultra. I ten ostatni będzie jak Note, czytaj flagowiec z rysikiem. Co więcej, są już przecieki na temat specyfikacji sprzętów, są to faktycznie nieoficjalne informacje, więc uwaga, powtarzam, to są przecieki. Co prawda rysik ma tylko wersja Ultra, więc w dużej mierze skupię się na nim, ale powiem wam też o pozostałych dwóch braciach. Ale zanim przejdziemy do specyfikacji, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i zostawcie łapkę w górę pod filmem, jak wam się podobał. A więc S22 ma mieć ekran o rozdzielczości 6,06 lub 6,1 cala. To sporo jak na najmniejszy smartfon, tak mi się wydaje. Wiem, że wiele osób wciąż szuka małych telefonów, a tu proszę, Micros, a wciąż w rozmiarze prawie mojego S8 Plus, który na swoje czasy był poza Note'em 8 największym smartfonem. Procesor to będzie prawdopodobnie Snapdragon z serii 800 lub Exynos 2200. I tu ciekawe, czy nadal będzie taka różnica w pracy obu procesorów? Pamięć ma wynosić 8 GB RAM-u oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane. Bateria to całe 3700 mAh, oby dobrze zoptymalizowali pracę urządzenia, bo wydaje mi się, że to stanowczo za mało. S22 będzie miał 3 aparaty, główny 50 megapikseli z sensorem 1x1,55 cala, szerokokątny 12 megapikseli i teleobiektyw z trzykrotnym zoomem 12 megapikseli. Kosztować ma około $849, czyli jakieś 3250 zł po aktualnym kursie. S22 Plus z kolei ma mieć wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, procesor ten sam jak jego mniejszy brat, czyli Snapdragon serii 800 lub Exynos 2200, również 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 na dane. Zestaw aparatów ten sam co mniejszy brat, a bateria to już 4600 mAh, czyli jest lepiej. Cena to około $999, czyli jakieś 4000-4100 zł. No i creme de la creme tego zestawienia. Samsung Galaxy S22 Ultra.
czyli następca Note 20 Ultra, a może następca S21 Ultra, tylko z wbudowanym rysikiem. S22 Ultra ma mieć wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala, czyli jak S21 Ultra, nie Note 20 Ultra, wykonany w technologii LTPO, czyli bardziej energooszczędnej. Jego jasność ma wynosić 1600 do 1800 nitów. Wow! 12 GB pamięci RAM to więcej niż ma teraz zamontowane fabrycznie większość laptopów. Miejsce na dane to 128 lub 256 GB. Ma być również wersja Ultra Ultra, czyli 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. Bateria to 5000 mAh, a zestaw aparatów to już nie 3, a 4 aparaty. Główny 108 megapikseli z sensorem 1x1,33 cala, jasność f1.8 z optyczną stabilizacją obrazu. Ultra szerokokątny 12 megapikseli z sensorem 1x2,55 cala, f2.2, 120 stopni szerokość, teleobiektyw peryskopowy 1x3,52 cala, jasność f4.9 i 11 stopni, zoom 10 razy oraz teleobiektyw podstawowy 1x3,52 cala, jasność f4.9, pole widzenia to około 35 stopni i zoom 3 razy. Cena? No właśnie. Niby ma być $1199, czyli jakieś 4800-4900 zł, zapewne za wersję 12128. Ale czytałem również, że to może być cena za wersję S22 Plus 8256. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Wiem natomiast, że Note 20 Ultra kosztował 5950 zł w dniu premiery, więc byłoby to nie lada posunięcie, gdyby S22 Ultra kosztował ponad 1000 zł taniej. Pytanie, które mi się nasuwa, to czy S22 Ultra w dniu premiery z ewentualnymi bonusami w postaci jakiegoś cashbacku, słuchawek, zegarków czy co tam dadzą, będzie lepszym wyborem, czy lepiej poczekać z miesiąc, może dwa i zobaczyć, czy pojawią się jakieś nowe dobre promocje na horyzoncie. Wiem, że jak człowiek by się wstrzymał na przykład pół roku, to będą jeszcze jakieś promki dodatkowe, 3 raty w gratisie, ale to już nie wchodzi w grę. Decyzja jest o tyle trudna, że w zasadzie nie zależy mi na lepszej wydajności, jak ma mój S8 Plus. Pamięci mam pod dostatkiem, bo rozszerzyłem kartą pamięci. Mam swojego ukochanego Jacka, a S22 Ultra na pewno nie będzie go miała. To co robię, chodzi płynnie, nie ma żadnych zacięć czy lagów. YouTube, internet, Excel, kalendarze, dyski Google, edytory, zdjęć, wszystko śmiga aż miło. Chciałbym jedynie mieć ten rysik, aby łatwiej mi się nawigowało w części aplikacji. Lepszy aparat, może przejście na to 4K. Ponadto wyjazdy z rodziną też nie są już takie kompaktowe jak kiedyś były, kiedy byliśmy we dwójkę. I na przykład zwykły spacer, gdzie trzeba targać dodatkowy sprzęt dla synka, a na którym to można by popstrykać jakieś fajne zdjęcia, łatwiej jest mi wyciągnąć telefon z kieszeni, jak chodzić z lustrzanką. Wielkość ekranu też ma niebagatelny wpływ. Lubię duże wyświetlacze i taka przesiadka z 6.2 na 6.8 na pewno byłaby ciekawym przeżyciem. A jakie są wasze odczucia? Czy czekacie na premierę S22? Czy macie w planach zmianę swojego telefonu w najbliższym czasie? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. A z mojej strony to by było na tyle. Wiem, że temat nie jest w żaden sposób połączony z tematyką kanału, ale jak już wspomniałem w tym filmie. Tak woli wyjaśnienia. Jest to kanał Zwyczajny Facet, więc będziemy tutaj przerabiali tematy szeroko pojęte. Komputery, gry, telewizory, telefony, motocykle, aparaty, samochody, kamery, siłownia, pieniądze, oszczędności, inwestycje, kobiety. Subskrybując kanał, wiedzieliście, na co się godzicie i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dalej. Jak coś się pojawi nowego w temacie S22, to postaram się wam o tym dograć. Tymczasem trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!